Dziś o zwrotach w sklepie internetowym i o tym, jak obsługiwać je legalnie, opowie nam Zosia. Cześć. Zosia jest prawniczką, CEO kreatora LegalGeek, który odpowiada za obsługę naszych SkyShop regulaminów. No to może na start ile czasu ma klient, żeby zwrócić towar do sklepu internetowego? Klient będący konsumentem ma 14 dni na odstąpienie od umowy, czyli o, na przesłanie oświadczenia o zwrocie towaru. Ten termin to 14 dni kalendarzowych, więc tutaj wszelkie dni wolne, święta po drodze nie skracają tego terminu. Wspomniałaś o przesłaniu żądania czy tam informacji o, o zwrocie, czyli rozumiem, że ma poinformować sklep, a niekoniecznie tak fizycznie spakować ten towar i przesłać. Dokładnie tak, dlatego w taki sposób formalny prawniczy to powiedziałam, ponieważ to jest właśnie cenna informacja, że te, w tym terminie informacja o chęci odstąpienia od umowy, właśnie o chęci zwrotu towaru powinna dotrzeć do sprzedawcy. Natomiast czas na odesłanie towaru jest już po złożeniu tego oświadczenia. I ile czasu później mamy po takim oświadczeniu, żeby ten towar dotarł do sprzedawcy? To powinno się zamknąć w 14 dniach kalendarzowych. Kolejnych. Kolejnych, Kolejnych czyli Dokładnie mamy tak. 14 na zgłoszenie takiej chęci plus kolejne 14 na odesłanie. Dokładnie tak. Ok. Czy sprzedawca musi informować klienta o tym, w jaki sposób może zwrócić ten towar? Jeśli chce, aby jego interesy również zostały zabezpieczone, to jak najbardziej musi o tym poinformować. Najlepiej zrobić to w regulaminie sklepu internetowego. Co ważne, jeżeli taka informacja nie znajdzie się w regulaminie sklepu, to taki konsument ma ponad 12 miesięcy na odstąpienie od umowy. Więc jak widać, ten termin wydłuża się z tych 14 dni na ponad 12 miesięcy. Więc warto o tym poinformować. Czy jeśli nie powiem klientowi, że ma te 14 dni na zwrot, to on może zwrócić towar w ciągu 12 miesięcy aż? Dokładnie tak. O matko. <laughs> A powiedz mi proszę, czy taka zakładka zwroty, która jest na przykład w stopce sklepu, będzie wystarczająca czy, czy jest to po prostu ułatwienie tylko do dostępu do takiej informacji? Znaczy zakładka zwroty powinna może być czymś dodatkowym, żeby ułatwić konsumentowi wyszukiwanie informacji. Natomiast Tutaj regulamin powinien być takim miejscem, w którym te informacje będą się również znajdować. Ważne jest to, aby informacje przekazywane w regulaminie i w takiej, zwrot, w takiej zakładce o zwrotach były ze sobą spójne. Czasami spotykam się z taką sytuacją, że, sytuację, że regulamin jedno, a zakładka o zwrotach zupełnie coś innego. Także tutaj też trzeba zwrócić uwagę na to, żeby te postanowienia były zarówno spójne, jak i zgodne z prawem. Okej. Okay. Mamy tę część taką formalną, ale myślę, że ulubione pytanie sprzedawców, czyli czy każdy zwrot muszę przyjąć? No i tutaj też ulubiona odpowiedź prawników to zależy. Są przypadki takie, w których zwrotu nie trzeba przyjąć. Przede wszystkim będzie to zwrot zgłoszony po terminie po tym terminie 14-dniowym od momentu dostarczenia towaru. I ta, także będą takie sytuacje, w których w określonych przypadkach nie przysługuje prawo do zwrotu towaru. No, i tutaj mamy kilka naj, takich najpopularniejszych przypadków, które mają miejsce w sklepach internetowych. I co to może być przykładowo w sensie, jakich produktów nie musimy przyjmować jako zwroty? Przede wszystkim będą to towary o krótkim terminie przydatności do spożycia. Takie towary, które się szybko psują, więc jak najbardziej wszelka żywność. Towary spersonalizowane, no bo kto by chciał skupić ze sklepu internetowego, na przykład koszulkę z czyimś zdjęciem. Poza tym będą to produkty, które są w tak zwanych zapieczętowanych opakowaniach sprzedawane, których nie można zwrócić po rozpakowaniu tego opakowania zapieczętowanego ze względów na ochronę zdrowia czy, czy względy higieniczne. No i tutaj najlepszym przykładem będą kosmetyki. Ponadto też nagrania dźwiękowe czy audiowizualne dostarczane na, na nośnikach, aczkolwiek myślę, że te sytuacje już mają coraz, coraz rzadziej miejsce. Okej, okay, a powiedz mi, jeśli klient odsyła produkt, który jest na przykład uszkodzony, pobrudzony albo nie ma opakowania, to czy ja jako sprzedawca muszę przyjąć ten zwrot? No i tutaj właśnie moja odpowiedź jest taka, że niestety dla sprzedawców, ale musi być on przyjęty. No i to jest jedna z bardziej szokujących informacji dla sprzedawców, bo wydaje mi się oczywiste, że jeżeli ten towar nosi ślady. Z użycia jest w jakiś sposób naruszony, czy też nawet jest rozpakowany z tego oryginalnego opakowania i dostarczany już bez opakowania, no to trzeba go przyjąć. Prawo nie przewiduje takiej sytuacji, w której możemy odmówić przyjęcia zwrotu z tego powodu. Oczywiście konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości tego towaru, za uszkodzenie jego pobrudzenie, i ten sprzedawca może zmniejszyć wartość zwracane, za, za ten zwracany towar, natomiast nie może wskazać na przykład w regulaminie sklepu, że takiego zwrotu nie przyjmuje takie postanowienie, postanowienie będzie niedozwoloną klauzulą umowną. Mówisz, że możemy zmniejszyć wartość tego przedmiotu, jeśli on został tam uszkodzony czy, czy po prostu rozpakowany. Na jakiej podstawie w ogóle można to zrobić? W jaki sposób zmniejszyć te ceny, żeby to było adekwatne? To jest dosyć duże wyzwanie, ponieważ przepisy nie wskazują wprost. W jaki sposób należy to zrobić? Natomiast mamy już pewną praktykę, która gdzieś tam od wielu lat się sprawdza. No, takim kierunkiem będzie na przykład sprawdzanie, jakie są ceny używanych produktów na serwisach, których możemy kupić używane produkty. To jest dużo łatwiejsze przy produktach, które są dosyć powszechnie i często sprzedawane. Natomiast jeżeli ktoś ma bardzo specyficzny produkt, który no, można w niewielu sklepach kupić, no to tutaj już to oszacowanie zmniejszenia wartości towaru będzie znacznie trudniejsze. A myślisz, że jest w ogóle taka możliwość, żeby zmniejszyć wartość tego produktu na przykład do złotówki? Bo też się gdzieś spotkałam z takimi praktykami, że jeśli coś by było noszone tak naprawdę na przykład buty albo, albo coś w tym stylu, no to czy będzie to możliwe? Ja myślę, że to wszystko zależy od konkretnego przypadku. Jeżeli to będą buty, w których naprawdę będzie widać, czy są mocno używane i, i zniszczone, no to jak najbardziej, no bo kto chciałby kupić mocno zniszczone buty. Natomiast tutaj już trzeba to analizować dla konkretnej sytuacji. Okej. Okay. Mówimy tutaj o noszeniu, używaniu, testowaniu jakichś produktów, które trafiły do klienta, ale czy są jakieś ramy, w których kupujący w ogóle może to robić i nie powinien poza nie wykraczać? Tak, przyjmuje się, że może to robić w taki sposób, jak to byłoby możliwe w sklepie stacjonarnym czyli może towar przymierzyć w takich czystych warunkach, natomiast nie może już sobie wyjść na miasto czy też biegać w odzieży sportowej. Czyli nie można powiedzieć, że lakier kupiony przez internet może być testowany w taki sposób, że malujemy paznokcie, a później stwierdzamy jednak brzydki i odsyłamy. Nie, jeżeli chcemy, jeżeli ten konsument chciałby otrzymać pełen, pełną wartość za ten zwrot, no to nie może sobie testować koloru na, na swoich paznokciach. No to je też tak jak analogicznie jak w drogerii stacjonarnej. Nie możemy sobie otworzyć kosmetyku, który jest przeznaczony do dalszej sprzedaży i testować. Są tutaj przeznaczone do tego specjalne próbki, testery, które też w sklepach internetowych czasami można zamówić, jeżeli mamy taką potrzebę. Ok. Wspominałaś tam o tym, że produkty personalizowane nie mogą być zwracane. I ja się teraz zastanawiam, czy możemy to wykorzystać jako taki trochę wytrych w swoim własnym sklepie, czyli na przykład Dorzucić w bardzo symbolicznej cenie wykonanie graweru na zegarku, tylko po to, żeby, żeby on już stał się produktem personalizowanym, i gdzieś tam odciąć to prawo zwrotu. Tak, jak najbardziej. Tutaj nie ma żadnego naruszania praw konsumenta, ponieważ konsument może wybrać. Bo Zakładam, że mówimy o takiej sytuacji, kiedy konsument może z tego skorzystać, ale nie musi. Więc Oczywiście. jeżeli konsument z, takiego, z takiej usługi dodatkowej skorzysta, to według mnie jak najbardziej mamy tutaj wtedy produkt spersonalizowany, którego nie możemy y, zwrócić. Zdarzają się przypadki, że sprzedawcy internetowi często kombinują, jak to można jeszcze w inny sposób ograniczyć prawo do zwrotu, czy też wyłączyć to prawo do zwrotu. No i przykładowo znajdują się w regulaminach takie klauzule informacyjne, jak wskazanie, że w przypadku, gdy towar jest zamawiany specjalnie dla konsumenta, nie będzie mu przysługiwało prawo do zwrotu. Mam tutaj na myśli taką sytuację, kiedy nie wiem, jakiś designerski fotel jest sprowadzany z innego kraju. No to w tym przypadku, jeżeli ten towar jest powszechnie dostępny do sprzedaży, natomiast trzeba go ściągnąć z innego kraju, to w tym przypadku nie mamy... Do czynienia tak naprawdę z tym spersonalizowanym produktem i prawo do zwrotu jak najbardziej konsumentowi będzie przysługiwać. Okej, okay, w takim przypadku prawo do zwrotu przysługuje, a czy przysługuje, jeśli ja jako sprzedawca napiszę sobie: Zwrotów nie przyjmujemy, albo zwroty tylko w ciągu pięciu dni, czy, czy to będzie wiążące? Nie, nie będzie wiążące, ponieważ jest to niezgodne z prawem. Taką generalną zasadą jest to, że konsumentowi nie można ograniczyć jego podstawowych praw, więc wszelkie postanowienia, które będą miały na celu ograniczenie praw konsumentowi, będą niezgodne z prawem, niewiążące więc tak naprawdę dla konsumenta to jest tak, jakby ich nie było. Czyli tak nie róbcie. Zdecydowanie tak nie róbcie. I tutaj może być jeszcze taka dodatkowa konsekwencja, która może być mocno dotkliwa dla sprzedawcy, ponieważ wszelkie postanowienia, które właśnie ograniczają prawo do zwrotu, wyłączają to prawo, czy też właśnie skracają termin na odstąpienie od umowy, o czym wspomniałaś, będą stanowiły niedozwolone postanowienia umowne, niedozwolone klauzule umowne, które mogą się wiązać z karami administracyjnymi do 10% obrotu, który sprzedawca osiągnął w roku poprzedzającym rok nałożenia kary. Czyli sporo całkiem. Tak, to może być bardzo spora kwota. To teraz to kto tak naprawdę płaci za zwrot towaru do sklepu internetowego, bo to jest często niejasne. Tak, to jest bardzo często niejasne, bo pojawia się wiele pytań. Co więcej nawet sprzedawcy, którzy prowadzą sprzedaż od wielu lat, nagle są zaskoczeni tym, że jakichś kosztów na przykład nie musieli ponosić, bo to nie jest też tak zawsze, że y, spr sytuacja sprzedawcy jest gorsza. Oni czasami nawet nie mają świadomości na temat swoich praw, które też. Też posiadają. No i tutaj, jeśli chodzi o zwrot kosztów dostarczenia towaru, możemy to podzielić na dwie dostawy. Jedna dostawa to jest od, od sklepu do kupującego. W tym przypadku przy zwrocie towaru koszt ponosi sprzedawca, ale co jest bardzo ważne, tylko w wysokości najtańszego dostępnego sposobu dostawy w sklepie internetowym. Czyli, jeżeli w sklepie są trzy metody dostawy, powiedzmy, metoda A jest najtańsza, natomiast Konsument wybrał metodę C, czyli tę metodę najdroższą, to sprzedawca zwraca tylko koszt dostawy towaru w wysokości tego najtańszego dostępnego sposobu dostawy. Natomiast za tą drogę odkupującego do sklepu, czyli to odesłanie towaru, płaci już tylko i wyłącznie konsument, czego czasami sprzedawcy internetowi nie wiedzą. Czyli tak naprawdę dla nas, jako sprzedawców, opłacalnym jest oferowanie jakiejkolwiek bezpłatnej formy dostawy, nawet tylko po to, żeby przy zwrocie towaru przez klienta tej kwoty po prostu nie zwracać. Tak, jak najbardziej. Jeżeli to jest realna metoda dostawy, której konsument może skorzystać, to jest to dobre rozwiązanie. Natomiast może od razu tylko zaznaczę, że odbiór osobisty nie jest metodą dostawy. Ale jeśli damy jakąś taką mało popularną formę, która, która jest dostawą już pod drzwi albo do, do punktu, no to rozumiem, że, że jak najbardziej. Będzie Dokładnie, to... jeżeli są małe produkty, jeżeli to będzie chociażby list, no to też jest możliwe, tylko trzeba pamiętać o tym, że to sprzedawca ponosi odpowiedzialność za dostarczenie przesyłki, więc to też wybierając taką metodę można wziąć pod uwagę. Okej, okay. produkt został zwrócony. Wysłany, dojechał do naszego magazynu. Ile mamy czasu na to, żeby zwrócić pieniądze kupującemu? Sprzedawca zwrotu płatności powinien dokonać niezwłocznie, natomiast nie później niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania takiej informacji o chęci zwrotu tego towaru. Natomiast sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru do siebie lub też od, do momentu otrzymania potwierdzenia nadania towaru. Produkty fizyczne mamy tutaj omówione, a jak to będzie w przypadku produktów cyfrowych? Mam tutaj na myśli e-booki, wszelkiego rodzaju kursy, PDF-y, inne tego typu pliki. Konsument nie może zwrócić treści cyfrowej, jeżeli została do niego dostarczona. I miało to miejsce na podstawie jego wyraźnej i uprzedniej zgody na dostarczenie takiej treści cyfrowej. Czyli, co my realnie powinniśmy zrobić, jeśli sprzedajemy właśnie pliki cyfrowe, żeby, żeby to prawo do zwrotu nie miało miejsca? Jedną z opcji, która myślę, że nie jest taka przyjazna dla kupującego, no to jest po prostu wydłużenie tego momentu dostarczenia treści cyfrowej do upływu 14 dni. Od momentu zawarcia umowy. To jest istotna różnica w stosunku do towarów. W przypadku towarów termin na odstąpienie od umowy liczymy od momentu dostarczenia towaru, natomiast w przypadku treści cyfrowych ten termin liczymy od momentu zawarcia umowy. I Jeśli chcemy jednak tę treść cyfrową dostarczy, dostarczyć przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, co zakładam najczęściej będzie miało miejsce, ponieważ jeżeli kupujemy coś w formie elektronicznej, chcemy to już natychmiast mieć, to w tym przypadku sprzedawca powinien. Pozyskiwać zgodę od konsumenta na dostarczenie tej treści cyfrowej przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. A w jakiej formie ta zgoda powinna zostać udzielona? Myślę, że taką najpowszechniejszą praktyką, jak najbardziej zgodną sprawą jest checkbox, który po prostu może, być zosta może zostać zaznaczony przez konsumenta, w którym będzie wskazane, na co się zgadza konsument, a także jakie konsekwencje. Są z tym związane, czyli właśnie to prawo, ta utrata prawa odstąpienia od umowy. Co bardzo ważne, ten checkbox nie może być domyślnie zaznaczony, czy też nie możemy wymuszać na konsumencie, aby checkbox został przez niego kliknięty. To musi być świadoma decyzja konsumenta. A mogłabyś taki przykładowy checkbox nam tutaj podać, jak on mógłby brzmieć dla takiego sklepu z produktami cyfrowymi? Tutaj nie chciałabym czegoś pominąć, ponieważ tam jest kilka składowych, które powinny się znaleźć, ale przede wszystkim powinno wynikać z tego, że konsument wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy i że ma świadomość tego, że po dostarczeniu tej treści cyfrowej, czyli po spełnieniu świadczenia, mówiąc bardziej językiem prawnym, utraci prawo odstąpienia od umowy. W tym miejscu najlepiej, według mnie, też odesłać do regulaminu sklepu, gdzie będą też wszelkie te informacje, po prostu punkt po punkcie wskazujące i wyjaśnione, co ważne również dlatego, żeby to prawo do odstąpienia od umowy do zwrotu towaru zostało skutecznie wyłączone. Po zawarciu umowy sprzedaży, tej treści cyfrowej, sprzedawca powinien dostarczyć temu konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy i wyrażenia tej zgody. Okej, okay. i to nam już zamyka sprawę, jeśli chodzi o produkty cyfrowe i ich wysłanie do klienta. Dokładnie tak. Dobra. Od nas to wszystko na dziś. W opisie filmu znajdziesz przydatne linki i dodatkowe informacje, zarówno do nas, do SkyShopa, jak i do kreatora LegalGeek, dzięki któremu wygenerujesz wszystkie potrzebne dokumenty dla e-commerce, w szczególności regulaminy, polityki prywatności, a także dokumenty do sprzedaży zagranicznej.